Jeszcze magnezjo i king ute. Magnezjo jest i king ute. Również weszła bez problemu, mały sygnał do startu i uwaga, konie ruszyły. Przez moment pierwsza była Gagra z reguła, ale już prowadzenie objął Arwim. Arwim dyktuje tempo, ale poszedł teraz Magnezjo. Magnezjo na pierwszej pozycji, na drugiej Arwim, na trzeciej galopuje Gagra z reguła, tuż obok niej Alcara. Te dwie klacze łeb, łeb i stawkę zamyka King Ute. Bez zmian pozycji do celownika pozostało około 1600 metrów. Cały czas prowadzi Magnezjo. Magnezjo na drugiej pozycji Arwim, na trzeciej Gagra z reguła, tuż obok niej Alcara i wciąż ostatnia King Ute. Konie mają do pokonania jeszcze około 1300 metrów dystansu. Magnezjo nadaje stawce dość mocne, równe tempo. Na drugiej pozycji Arwim, na trzeciej Gagra z reguła, na czwartej Alcara i na ostatniej King Ute. Za chwilę konie wejdą w zakręt, co oznacza, że pozostało 1000 metrów do pokonania jeszcze. Cały czas Magnezjo przez Arwimem. Na drugiej pozycji, na trzeciej pozycji galopuje Gagra z reguła, na czwartej Alcara i stawkę zamyka King Ute. Są w połowie zakrętu, cały czas dobre, równe tempo. Magnezjo, Arwim, Gagra z reguła, Alcara, King Ute. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. Magnezjo, Arwim, Gagra z reguła, Alcara, King Ute. I na prostą wyprowadza Magnezjo. Magnezjo próbuje uciekać, atakuje go Arwim. Polem tutaj właściwie środkiem toru Gagra z reguła. Ona chyba zaraz skutecznie zaatakuje King Ute, na razie z tyłu. 300 metrów do celownika, Gagra z reguła i jeszcze broni się Arwim, próbuje się do nich zbliżyć, finiszująca King Ute. Arwim dobrze galopuje, 200 metrów do celownika. Arwim, Gagra z reguła, King Ute na razie trzecia. Jeszcze 100 metrów do celownika, Gagra z reguła atakuje Arwima. Gagra z reguła, Arwim, King Ute i za chwilę celownik. Gagra z reguła, Arwim, King Ute na czwartej pozycji Alcara. I ostatni zmęczony mocno Magnezjo.